Co ja teraz na ryby się wybrałem? Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, those who remain. Ci, którzy pozostaną, z tego co mi się kojarzy, moi drodzy, jest to horror, nie za dużo o nim czytałem, nie za dużo oglądałem, żeby mieć niespodziankę, żebyście wy mieli niespodziankę. Jeżeli chodzi o głosy krytyków na Steamie, powiedzmy, że jest całkiem nieźle. Sprawdziłem to studio, do tej pory to ich najlepsza gra, patrząc na chociażby recenzje steamowskie. No ale krytycy faktycznie grę troszeczkę zmiażdżyli, na mecie te punkty nie są zbyt dobre, ale my sami ocenimy tę grę. Słuchajcie, kolejny straszak na moim kanale, jak obiecałem, jest. Dajmy mu szansę, bo wydaje mi się, że może być nieźle. A czy będzie? Przekonajmy się sami. Zacznijmy tę podróż, po prostu. Edward będzie musiał podjąć trudne decyzje. To, co zdecyduje, będzie mieć wpływ na jego los i zakończenie gry. No proszę, mamy kilka zakończeń. Bardzo dobrze. Everything seems to be taken for granted. Losing something makes you realize how lucky you are. Then everything starts falling. Jak to w życiu, prawda? Za każdym razem. Past life feels like a distant dream. Ładnie to wygląda. A movie you saw a long time ago. Pije w klimat, okej? Okay? Trochę butelek tam ma. Jestem w hotelu na obrzeżach Dortmund. Dortmund? Tak, spotkamy się tam. Noc należy do N. Mam niespodziankę. Sami dla siebie jesteśmy diabłami, a ziemia... Oscar Wilde. Nie zdążyłem przeczytać. Taki klimat nowy, trochę. Nie mogę tego robić więcej. Andrea nie zasługuje tego. Ona wciąż moja żona. Będę rozwiązać z Diane. To się dzieje dzisiaj. Ojej. Tutaj miał kochankę kolega. Częsty motyw, by the way. Ale jest taka specyficzna szata graficzna, jakby nałożono taki filtr. To jest nietypowe. Autem nie możemy kierować. Boże, ale bardzo specyficznie ta gra wygląda. Ustawienia maksymalne. WD. Czułość jest całkiem niezła. Wow! Słuchajcie, tu nie ma w ogóle żadnych kolorów, wszystko jest takie szaro-bure. Taki troszeczkę jakby kino z lat, gdy kolory dopiero pojawiały się w kinach. No nic, nie wiem, czy tutaj należy eksplorować, czy jakie notatki można podnosić. Ja tutaj na szybkości tylko sprawdzę kąty, bo wiecie, nie byłbym sobą. No tam raczej nie muszę już iść. Jeszcze zobaczymy kosze, na pewno trzeba iść tam. Ale wiecie, jak to jest, ludzie potrafią chować tutaj coś. No słuchajcie, jeżeli mam porównywać sposób biegania, animację i taką... przyjemność, to zdecydowanie Don't Be Afraid i Don't Knock było zdecydowanie lepsze. Okej, niepotrzebnie chyba podnosimy takie rzeczy. Nie wiem, dlaczego twórcy horrorów lubią podnosić takie rzeczy. Może jakieś niespełnione ambicje, jeżeli chodzi o granie w jakieś gry sportowe. Zamknięte, okej. Prawdziwy horror w każdym horrorze. Otwarte. Obiekt można w sensie niebieski, tak? Hello? Damon. She always uses this name. Dana Smith. No była w drugim pokoju. O, a jakaś lampa? Sekretarka? No to. Okej, cieszę się, bo ten dźwięk byłby irytujący. Torba? Nie, to nic nie daje. Za bardzo nie wiem, które przedmioty można podnosić, a które nie, ale jest jakiś klimacik, nie? Hotel, szukamy naszej kochanki. Ale słuchajcie... No ciemno niesamowicie, muszę wam powiedzieć, że... O! Chwała im za to. Oni powiedzieli tu o jakimś obiekcie.
Szafeczki, standardzik. Eddie, próbowałem się do ciebie dodzwonić, ale nie było zasięgu. Pewnie będziesz tu za parę godzin, więc ja się trochę zdrzemnę. Klucz będzie pod wycieraczką, nie mogę się doczekać, aż wrócisz. Jestem w pokoju numer 2. Diane. Klucz pod wycieraczką, pokój numer 2. Oj, przepraszam, nie ten guzik. Dobrze, znajdź Diane. Bardzo mi się podoba, jest tutaj na razie wszystko intuicyjne. Podoba mi się to akurat. Szukajmy kochanki. Skandaliczna obsługa. No, nic, żartowniej się. O, jest punkt drugi. Jest minka. No i faktycznie jest kluczyk. Mamy kluczyk, otwieramy i szukamy. Szafeczki. No dobrze, sprawdzamy, bo chcemy poznać tę historię, bo wydaje się obiecująca. Diane, where are you? Jest prysznic, okej. Okay. Ale najpierw tradycyjnie nocne zniknięcia. Michael Wadley jest czwartym przypadkiem szeregu dziwnych zniknięć. Tak jak poprzednim razem ubrania pana Ridleya zostały znalezione w kołże krwi. Szeryf Matthews prosi, aby wszyscy mieszkańcy Dormont pozostawali w domu po zmroku. Przepraszam was, nie jestem przyzwyczajony, że escape'em się nie wychodzi. Nie ma dalej, słuchajcie. Sygnału nie ma. Jest tutaj coś jeszcze? Najgorsze są te szafeczki jednak. To dobra, spróbujmy. Światełko. Wiem, że telefon dzwoni, ale szukam notatek. No ale słuchajcie, z notatek nici. Ale zaczyna się obiecująco. Tajemnicze zniknięcia, dziwny telefon. Nie było przed chwilą sygnału. Mam podążać za samochodem? Za samochodem. To jest niesprawiedliwe. A jednak naprawdę mam się tam udać. Kieruj się do Dormont i aby podejrzeć cele. Nie, nie mogę kliknąć. Może J. U, O, P. Byłem święcie przekonany, że to jest I. No dobra, nie możemy. A tap? Nie, nic. Wow. To wyglądało komicznie. Ale dobrze, kiedy jest horror. I zabawny, i straszny. Nie mogę biec. Przykro mi, widzę. Nie mogę biec, nie mogę się rozglądać. I mam zostać w świetle. O! A panowie... też do Dermont? Też, tak? No ale te... Mamy... Jest sejwuś. Okej, okay, i są okej. Okay. Podoba mi się. Podoba mi się. Mogę już biec. Mam 13 km zasuwać na piechotę, czy to były mile? O, je... My car is wrecked. What happened to the driver? Nie wiem. No dobra, biegniemy. Zawsze te latające ptaki. Kieł się do Dormont. Dlaczego drzwi są otwarte? Ja już... O! Ekipa sprzątająca zawiodła ewidentnie. Kim wy jesteście w ogóle? I wybaczę ich niegodziwość i już nigdy nie będę pamiętał ich grzechów. Hebrajczyków? 8-12? To chyba nie tak było. Słuchajcie, ja wiem, że tam jest światło do zapalenia, ale trochę się cykam. O, okej. Dobra, czy musimy zapalać światła? Sayonara. Dobra, no i git. Ale... Powiem tak. Twórców horrorów ponosi fantazję z tymi wszystkimi szafeczkami. Naprawdę. Oj, tutaj musimy uważać. Okej, okay, ale mamy kolejną. Tragiczny wypadek. Ciało 13-letniej dziewczynki zostało odnalezione nieopodal tataku Dortmund. Zobaczcie znowu to miasto. Ofiara najprawdopodobniej zjechała ze ścieżki rowerowej i spadła. Według władz to był to wypadek i nie ma potrzeby prowadzenia dalszego dochodu.
Ach, zarabiasz za mało, co? A się odwala później taką prymitywną robotę. Nie mamy. Zamknięte. Czyli musimy... No tone. Co to? She won't take me. Dobrze, że tu przynajmniej... nikogo nie ma. Who is this for? So many pills on the sink. Did someone overdose on them? Chyba my na koniec gry, you know? Na razie nie było żadnej takiej, wiecie, decyzji do podjęcia, nie? Na razie wszystko jak po... Żartowałem. No ale ja nie mogę... Wow, 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 no co jest? Już są zablokowane. Ej, widzowie, ale... Wow. Nie mogę tam podejść. Jak tam podchodzę, to kaplica. Okej. Czyli musimy znaleźć jakieś źródło światła? Tylko jak to zrobić? Tutaj coś jest? Budka. Oh shit. Czemu tu coś waliło? Nie wiem. Muszę obejść chyba chałupę dookoła. Tu jest traktor. A tu jest też coś. No bo widzę... Tam nie podejdę, nawet nie chcę tam podchodzić. O! A to ciekawe akurat. Drzwi są nagle zabudowane. No dobra, no to pytanie, czy ja tutaj coś pominąłem? Szafeczki. Szafeczek nie pominąłem. Tu była karteczka. Karteczka była też w innym miejscu. W tej łazience. Słuchajcie, ale nie widziałem przełącznika na górze. A jak nie będę mieć przełącznika na górze, to ja tam nie podejdę, bo inaczej jestem dead. Nie mogę nawet kliknąć tych drzwi. Okej, dobra, czy wszystko jest jasne? Chyba musimy wyjść po prostu na zewnątrz. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Nie, raczej nie. Wychodzimy po prostu. Idziemy do tej... drugiej lokalizacji, która jest w tym miejscu. W ogóle bardzo ciekawe, że te drzwi nagle się zabudowały. Tak same, o, tak, o. Błagam. Tutaj? Co to znaczy, że dwójka się pali na czerwono, co? Dobra, generator. Jest gdzieś w domu? Może uruchomiłem jakiś skrypt? Bo tutaj chyba... O, czekaj. Klucz do garażu. Dobra, my jest progresik. Dobrze, że tu wróciłem. Całe szczęście, bo mi się kręcił i znowu robił cięcia, które spowalniają grę. Znaczy, wiecie, nie może nie te co... Klucze do garażu, czyli w środku mam otworzyć, nie? Cwane, cwane. Tu? O! 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 Co to? Item. Po co te itemy do podnoszenia? Nie mam pojęcia. W sensie, serio, nie mam pojęcia. Słuchajcie, w szafkach ogólnie zauważyłem, że ci twórcy lubią coś ukrywać, więc otwierajmy. Dobra, ale słuchajcie, plan jest taki, że musimy tutaj coś znaleźć. No jakby wysłano nas tu po to, żeby coś tutaj ewidentnie znaleźć. Ale ja nic nie widzę. Nic, a nic nie widzę. Gumiaki. Boże, mam takie gumiaki. Dobra, o! A, ta, o, szafkę sobie domknąłem. Sprytne! Już wiem, po co podnosić przedmioty. Dobra, co tu się wydarzyło? Wydarzyło się tu coś? Nie, tu już chyba skryptów żadnych nie ma. Wychodzimy z powrotem, mamy bezpiecznik. Bezpiecznik chyba do generatora. Spróbujmy. Na razie słuchajcie, jak po maśle. O, panie. To ty na mnie spojrzałeś, jak to lubił mówić jeden z moich widzów? Można wejść? O, nie chcemy tam wchodzić ewidentnie. Słuchajcie, nie udało mi się pójść na górę. Ale ja nie mam pojęcia, jak pójść tam na górę. Więc idziemy do światła. Okej.
How did I get here? Moi drodzy, nie wiem, jak było można otworzyć tamte drzwi. Dlaczego ludzie zdradzają? Widzicie? Nie zdradzajcie, bo skończycie jak główny bohater. Czyli źle. Okej, nie mogę... Nie mogę nic więcej zrobić z tym zdjęciem. Więc idziemy przed siebie, a jedyna droga jest tutaj. Zobaczmy, gdzie ona prowadzi. O, drzewo wisielców. Słuchajcie, czuję się jak w Wiedźminie. Gdzie moje dwa miecze? Albo jak Grunwald, tak? Gdzie moje dwa nagie miecze? Tutaj jest kolejne. Nie wiem, czy to coś daje, czy nie. No krajobraz, jak się patrzy. Bombeczki wiszą na choinkach. Prawie wystrój świąteczny. Okej, cieszę się, że bohater podpowiada. To ja szanuję takie drobne detale, widzowie. To co, ja teraz na ryby się wybrałem? O! Mogłem przewidzieć, że to się tak skończy. Nie ukrywam, że nie. Tutaj chyba nic nie ma. Mam nadzieję, że wśród tych skał naprawdę nic nie ma, bo inaczej. Kaplica. Pochodnie wyglądają coraz bardziej ekstrawertycznie, prawda? Kolejne zdjęcie? Nie, pluszak. Rocky. This is Rosie's bunny. Mam wrażenie, że skopaliśmy coś. Ewidentnie. Słuchajcie, czy się odblokowały nasze kochane drzwi? Tak jest. Okej. Szanujemy, szanujemy. Nie przestraszyłem się płonącego misiaka. Nawet mnie rączka nie zabolała. Okej, William Shakespeare. Kurczę. Nie zdążę przeczytać, co miałem do powiedzenia. Kierował się do Dormant. Ej, śmieszne, bo tam można byłoby pójść, no ale... Kibice z Krakowa z maczetami. Jest ten hotel, który był troszeczkę taką wizytówką tej gry. No i ci koledzy. Tak jakby flaga trzepotała na wietrze. Okej, okay. Sprawdzam, czy można tutaj coś kliknąć, coś otworzyć, ale chyba nie. Get to the door handle. Feels like something is wrapped around the car. Może to moi hejterzy są. O, to nie jest jak ten. Something is wrapped around the car. Aquaman. Okej, okay, nie podejdę tam bliżej. Somehow this feels too heavy. Macie. Testowałem limity. Okej, okay, czy musimy się dostać tutaj do środka? Tylko... no ale jest jasno. Poczekajcie. What do you people want? Chyba nie przejdę tamtędy. Słuchajcie, jak możemy ich minąć? A, już wiem. Po prostu wybierając się do innego miejsca. O, matko, jak tutaj jest jasno. O. A to dopiero ciekawe. A co to jest? Spryskiwać? No to... Jakby... Mam tylko Co to jest? To wygląda jak pająk. Boicie się pająków? Jeżeli tak, mogę tam wrócić. Bo jak na razie gra... Kolejny pająk. Elis, to ty? Dla kumatych. Dobra, podniosłem spryskiwacz. I co mi daje ten spryskiwacz? Mogę jakoś go użyć? A macie. Nope. Czemu ty się tak bujesz? No, mógłbyś przestać. A tam jest coś?
Muszę przeszukać stację. No ale jak dobrze rozumiem, spryskiwacz mi tu nie pomoże. Tam jest przejście, ale co mi to daje? To mi nic nie daje. Słuchajcie, może auto mam spryskać, bo tam podobno była jakaś moc czy coś? Ale słuchajcie, najgorsze jest to, że nie znalazłem jeszcze czegoś. I to jest ten problem. Czekaj. Moi drodzy, już wiem, co się stanie, jeżeli pójdziecie nie w tę stronę, co powinniście. To był przypadek. To był taki przypadek, że nie mogę w to uwierzyć. Czekajcie, czy mam rzucić jakiś element? Aha, nie mogę żadnego elementu podnieść. Naprawdę mam biec... Spryskiwacz był na krzaki? I co to tyle? It's too rusty. It won't budge. Czy tutaj się coś wydarzyło? This door handle is stuck. Okej. Somehow this feels too heavy. Tak jakby samochód, ale tu już nie mogę nic kliknąć, widzowie. This door handle is stuck. Somehow this feels too heavy. Okej, wiemy, o co chodzi. Nie mogę tego podnieść? Teraz jak na złość nie mogę podnosić żadnej z rzeczy, tak? Okej. Okay. Ale krzesła też nie mogę ruszyć, zobaczcie. Tak po prostu? Okej. Okay. Jakby patent jak najbardziej okej. Okay. Tylko czy to zadziałało? I możemy dostać... Okej, okay. Jakby... Wow. Światło? Jason was here. Christmas lights. Okay, nice. Mówiłem, że będzie świątecznie. O, very nice indeed. Karteczka. Bob, zostawiłam klucz w skrzynce na listy. Okay. Ale gdzie jest skrzynka na listy? Chyba, że tam. No jest. No i słuchajcie, to lubię. To naprawdę lubię, tylko że jak na razie gra specjalnie tutaj nas nie straszy. Nożyczki. Missing, o czym było już wspominane. Bardzo często wykorzystywany motyw, prawda? Missing to, missing tamto. Okej. O. Lampko świąteczna. Ja przepraszam bardzo, ale działałaś wcześniej. Przyrzekam, że nie widzę tutaj żadnej możliwości włączenia świateł. Aha, no tradycyjnie. Perfect.
Podejrzewam, że tutaj coś jest. Czemu mi zgasła tak w ogóle? Okej. Znalazłem zapalniczkę, a czy teraz już mogę? Okej, czy mam się wybrać już, tak? Hi. I thought you were one of them. No, piękna to na nie jest, nie? Annika. I'm Edward. Nice to meet you, Annika. Anyone else with you? To nie jest podejrzane? Mother is coming. What? Your mother is here? No time for questions. You need to leave. Okay. Why? I can't just leave you here. Go, Edward. You will see me later. Ach, te mamy. Siemanko. Znikaj. Znikaj. Run! What the hell is going on? Światło. Światło w tunelu. Czy ja już jestem okresu raju? Kultura pod... Jakie to lo... Słuchajcie, jest jeden minus dobrych komputerów. Nie przeczytacie coś w loadingach, także nie liczcie na podpowiedzi. U, jakie nice auto. Das auto. Słuchajcie, niebieskie, podoba mi się, fajny kolorek. Zamknięte, prawda? Otwarte? Hello? Anyone? Damn, no one's here either. Czemu tak krzyczysz? Where is everyone? Zniknie ciąg dalszy. Zniknięcie kolejnego mieszkańca Dormont wywołało strach. Lloyd Eldridge, 62 lata, był ostatnio widziany, gdy wieczorem wychodził z poczty. Szeryf i jego ludzie przeszukali okoliczne lasy, ale nic nie znaleźli. Nieoficjalne źródło podaje, że w tym czasie w okolicach poczty byli widziani ludzie ze świecącymi się oczami. Sheriff Matthews, poproszony komentarz, powiedział, że nikt nie powinien się bać, a bajki o duchach są dla dzieci. Sheriffie, czy pan coś wiedział na temat podejrzanych ufolutków ze świecącymi się oczami? Właśnie chciałem to powiedzieć. O, zjadłem takiego wrapa. O, jak ja bym zjadł wrapa. Otwarte? Kochani, otwarte kolejne drzwi. Wow, lodówka zepsuła się, musiałem wtargać. Masakra. Nie chcesz, by ktokolwiek wracał do domu po zmroku, dopóki sprawa zaginięcia nie wiesz, zamknij drzwi, kiedy będziesz wychodził ze stacji i zadzwoń, jeśli potrzebujesz podwózki. Czy mam zadzwonić? A widzieliście gdzieś telefon? To zabrzmiało, ta notatka była taka w formie... O, to nie... Oh, shit. Dobra, na górę, bo widzę, że tutaj jest wyjście na dach, prawdopodobnie. Okej. Jak mam niby wejść na dach, kiedy jest zamknięte? Kradzież w bibliotece. Niezliczona ilość obrazów i dzieł sztuki została skradziona z biblioteki w Dortmund ostatniej nocy. Jak podają oficjalne źródła, pomywacze dostaje się do środka poprzez schody pożarowe. Zapytany, czy ma jakichś podejrzanych, szeryf Matthews odmówił komentarza. Czy ten szeryf... Nice. Oh shit. Shit! That was close. There's light outside, but something is blocking the window. Okej, czy muszę wyjść tak? No dobra. Zrozumiałem. Bardzo mi się podoba to, że jest dosyć klarownie wyjaśnione to, co należy zrobić. Ja to szanuję. Oh shit. I need to get to the library. There has to be someone there. But I need to get to the rooftop first. Okej, żeby to zrobić. Co jakieś lustro? Czemu tu jest tape? Tu nic nie ma. Czekajcie. Czy to wystarczy?
Nope, nope, no, nope. Nie, tu nie. Tu nie możesz być akurat. Beczko. To było całkiem zabawne. Moi drodzy, wchodzimy do środka. Na dół. Jest już widniej. Oh yeah. Tutaj coś jest ewidentnie. Tutaj trzeba się przedostać. Poukładamy, because I can. O! Oh. Tu coś jest? Czekajcie. A to? Nie, to jest jakiś w ogóle... Szafeczka. Kij. Kij prawdopodobnie na strych, nie? Znaczy na strych. Na dach, oczywiście. Zobaczmy, czy miałem rację. Oby to było wyjście na dach. O, nice. What light, what light. I jest światło, tak? Idealnie. Nie można? Czegoś takiego? No dobra, nie to nie. Poradzę sobie. There has to be someone in the library. I need to get inside no, that building. Z przyjemnością wejdę z prawej strony. Chyba z przyjemnością, bo raczej. Shit! What in the world is that thing? Jak mam się tam dostać? No hej, śliczna. Coraz piękniejsze te maszkary, słuchajcie, w tej grze są. Czemu ona tak musi świecić na niebiesko jeszcze? Słuchajcie, ale mam dylemat, bo... Strzałka jest tam. Aha, ona teraz idzie w drugą stronę. Dobra, jak obróci się o 180 stopni, pobiegniemy tam. Wygląda jak... zmodyfikowana kura. I lubi beczki. O, poszła w drugą stronę. O, ona mi słyszy. Nie mogę shiftować chyba przy niej. Co ci ta... No dobra, to co ja mam zrobić do cholery? Tam jest... Co ja mam do cholery tutaj zrobić? No dobra. Może trzeba rzucić. No ale na pewno nie tym. No, na pewno prawym rzucasz? Aha, rzucasz tylko przed siebie. No tak. Gdzie jest ta maszkara? Tam. A tu da się przejść? Da się, ale co mi to daje? A, daje mi tyle, że mogę umrzeć śmiercią tragiczną. Nie, to chyba się chowam przed nią, nie? Kochana, nie zakładaj Tindera, bo nie będziesz miała dopasowań. O, mam cię. Można? Można. Laska. O, ja mam tu już jedną laskę, nie? Może to? Nice. Ona jest jednak głucha. Jak but, to możemy shiftować. Możemy otworzyć. Możemy jednak przejść na górę. I możemy otworzyć. Tutaj. Ileś. What was that thing? Now what? Słuchajcie, jest checkpointik. Słuchajcie, gra troszeczkę taka pod kryminał bardziej niż pod horror, ale słuchajcie, no jest jakaś tajemnica, jest jakaś historia w tle. Ten progressing jest zdecydowanie lepszy niż Don't Knock Twice, także ja z chęcią sprawdzę, jak się ta historia zakończy. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Yo.